He lives! They will all try to stop me. You let this happen to me, and you think I would forgive? God of War, Ghost of Sparta. Cześć, ja jestem Sarge i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w God of War Duch Sparty. Od razu chyba rozpoczniemy od walki. Ostatnio otrzymaliśmy dość makabryczną wiadomość od bogów, jak pamiętacie. No ale Kratos się tym bynajmniej nie zraża wcale i będzie się starał dalej poszukiwać swojego brata Deimosa. No i my oczywiście mu jak najbardziej w tym pomożemy. Aj, nie udało mi się go wykończyć, jeszcze raz spróbuję. I teraz już jak najbardziej się udało. Dobra. Używajmy tutaj oczywiście uderzeń wraz z tym ogniem, bo tylko wtedy możemy zniszczyć te tarcze, które mają przeciwnicy. A poza tym ognia też warto używać, żeby zdawać im większe obrażenia nieco. Oj, kurczę, bo za wiele tutaj obrywam coś teraz. Trochę bardziej się postarajmy, co? Kurde, no. Nie mogę się skupić na tym, żeby ich blokować. Poprawmy się, poprawmy. Dobra. I kontra. Bardzo ładnie. Tego teraz dobijmy. Zniszczmy mu tą tarczę wreszcie. O właśnie, tak jest. Rewelacja. Pięknie, tak jest. Coś takiego lubię w tej grze. I jeszcze trochę pomóc sobie ogniem, żeby zadać większe obrażenia. No właśnie. To nie było trudne. I czyżbyśmy tutaj mieli otworzyć to przejście? Chyba te blokady nie znikną, więc tam nie przejdę dalej. A więc nie mam wyboru. Najwyraźniej... A nie, jednak zniknęły, okej. Czyli w takim razie najpierw bym tutaj zerknął jeszcze, co? Ale widzę, że i tak mam tam przejście po linie. Dobra, zobaczmy. Chyba jednak tego jeszcze nie otworzę. Tak jest. Do otwarcia tych drzwi potrzebny jest klucz. W poprzednim odcinku też odnaleźliśmy takie drzwi, do których jest potrzebny klucz. Na razie niestety tego klucza nie zdobyliśmy, więc jeszcze musimy poszukać dalej. Dobra, a tymczasem lecimy tędy. Dobra, jesteśmy prawie na samym końcu i bardzo ładnie. No i proszę, tutaj jest skrzynia z czerwonymi orbami. Oprócz tego możemy sobie zregenerować zielone orby lub też niebieskie, ale akurat zielone mam troszkę wykończone. No i dobra, ruszamy w takim razie do walki. Chodźcie tutaj. Też, kurczę, mało używam magii, co? Jak zwykle zresztą. Ale powiem wam szczerze, kiedy, kurczę, walki nie sprawiają mi jakichś większych problemów, to nie staram się jakoś na siłę używać tej magii. No ale rozumiem oczywiście, że na pewno chcecie, abym jej używał. Ach, tylko że kurczę, nie teraz. Ona też nie jest jakoś bardzo efektowna, przynajmniej na razie ta, którą mam obecnie. Mam nadzieję, że z czasem otrzymamy jeszcze coś lepszego. Bo to, co on teraz właśnie nie jest jakoś szczególnie efektowne, ani skuteczne, szczerze mówiąc. Heraklion. Dobra. Kolejna lokacja, kolejny save point w pobliżu. Zaraz sobie z niego skorzystamy. Tylko przejdźmy najpierw po tej kładce, co? Okej. No i zapiszmy grę. Nowy plik z zapisanymi danymi. I ruszymy za chwilkę dalej. Dobra, gotowe. Strasznie jestem ciekaw, jak ta fabuła się rozwinie i co nowego dowiemy się na temat brata Kratosa. Czyli właśnie na temat Deimosa. Dobra, nie wiem teraz, czy mam wejść na górę. Okej, bardzo dobrze, że tutaj najpierw poszedłem. No właśnie, tu jest jednak sekret tylko. O to mi właśnie chodziło, żeby się tego dowiedzieć. A fabuła kieruje mnie po prostu tutaj. Wejdziemy sobie w takim razie po tych schodach. To muszę zniszczyć. No właśnie. Czekajcie, tutaj nic nie ma? Nie. Dobra, teraz schodzimy na dół. Wow. No proszę. Bożeż, kurde, co on zrobił? Zniszczył, kurczę, całą podłogę. No i proszę bardzo. Teraz musimy sobie jakoś z nim poradzić. Użyjmy ognia, bo musimy zniszczyć mu tą zbroję, którą ma na sobie. A bez ognia tego nie zrobimy, niestety. Jeszcze trochę. Dobra. Musimy poczekać na naładowanie czerwonego paska. Dobra.
Oj. Musimy się wychłodzić. Dobra, udało się. Pasek się już trochę ładuje. No, niech on wreszcie skończy to leżanie. Dobra. No i znowu muszę się wyswobodzić. Muszę naprawdę tutaj uważać, bo on, kurczę, za dobrze sobie poczyna ze mną. I jeszcze raz uderzenie, bardzo ładnie. Otrzymujemy też za to sporo orbów, więc bardzo dobrze. No i okej. Wreszcie zbroja została zniszczona i dzięki temu przeciwnik jest podatny też na zwykłe ataki. Ale w miarę możliwości będziemy się starali używać też tych ognistych, bo wtedy on oczywiście traci więcej obrażeń. Jak najbardziej jest to przydatne. Dobra. I kontynuujemy. Kiedy on wreszcie padnie? No, nareszcie mogę go wykończyć. Zróbmy to więc. Tradycyjna animacja, którą doskonale znamy już. A, no właśnie. No i gotowe. To tyle, jeśli chodzi o tego cyklopa. Nie był jakimś wielkim problemem. Tutaj teraz musimy przytrzymać kółko i za chwilę zniszczymy tą ścianę. O właśnie. Co my tu mamy? Możemy sobie zregenerować zielone orby, ale akurat mam zielony pasek na maksa, więc nie potrzebuję ich. No i dobra. Kolejne kręte schody, po których musimy wejść. Wow! Okej, to mnie zaskoczyło, powiem szczerze. Muszę tu teraz przeskoczyć. O właśnie. Co my tu mamy na górze? Zniszczmy to przejście. Okej, teraz po linie, co? To ruszajmy. Na razie załatwimy ich tutaj. Zresztą ja muszę chyba ich załatwić, bo inaczej by mnie ciągle strącali strzałami z łuku. Ale tak czy siak chcę z nimi zawalczyć, żeby trochę więcej czerwonych orbów zdobyć. Wow, to niższe tutaj. No już jestem bardzo blisko do tego, żeby sobie ulepszyć znowu ostrza Ateny. Potrzebuję bodajże 8550 czerwonych orbów, tak mi się wydaje. Więc jeszcze nieco ponad 1000 i będzie odpowiednia liczba. Tutaj jeszcze ukryte dwie skrzynie. Jest oko Gorgony. No zobaczmy co w drugiej. Róg Minotaura. Jeszcze jeden i sobie zwiększymy maksymalny poziom czerwonego paska odpowiedzialnego za ten ogień. No i okej, teraz przejdźmy dopiero dalej. Na drugi koniec mapki. Okej, schodzimy. Cóż my tutaj mamy? Kolejny korytarz, w którym są skrzynie do zebrania. No, możemy sobie zregenerować niebieskie orby. Ale nie straciłem ich zbyt wiele, szczerze mówiąc. A teraz co? Wow! No proszę, to tamci ludzie nie skończyli dobrze, jak zwykle. I co my teraz zrobimy? Najwyraźniej tutaj się złapiemy, tak czy siak. O właśnie, wow! To było efektowne wejście. Dobra. Czyli dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, zawsze możemy się przedostać w jakieś pozornie niedostępne miejsce. Teraz ładna kontra. No i uważajmy na tego Minotaura. Tutaj będzie się starał nam pokrzyżować plany trochę. Ale nie wyjdzie mu to za dobrze. Używajmy więc... Kurczę, najpierw bym jednak ich załatwił, bo będą mi tutaj przeszkadzać. Ajajajajaj, uważaj. Dobra. Kurde, znowu go nie wykończyłem, jeszcze raz. Okej, teraz się udało. Aj, i oberwałem znowu. Dobra, ci pomniejsi wrogowie załatwieni. Teraz pora na Minotaura w takim razie. Użyjmy sobie właśnie tego ognia, żeby zadać mu większe obrażenia niż zwykle. Pięknie. Jeszcze troszkę. Okej, już możemy go wykończyć bardzo szybko. Dlatego właśnie uważam, że warto używać tego ognia, bo jednak obrażenia są wyższe i szybciej możemy załatwić takiego większego przeciwnika. Zresztą nie tylko większego, prawda? Dobra, przejdźmy dalej, bo coś mi się wydaje, że to zaraz się zawali chyba. Okej. Chyba zdążyliśmy. Mamy tutaj zielone orby i jest też safe. Skorzystajmy z niego oczywiście. Też ta rozgrywka by się mogła trochę szybciej zapisywać.
Jednak zawsze parę sekund musimy stracić, no ale trudno. Forum Heraklionu. Nazwane na cześć Herkulesa miasto Heraklion to stolica Krety i główne miasto handlujące z Atlantydą. Ciekawa informacja. A więc miasto nazwane na cześć Herkulesa, z którym zresztą Kratos mierzył się w God of War 3. Czyli patrząc na chronologię tego cyklu, dopiero się zmierzy, no bo wiadomo, że ta odsłona dzieje się przed wydarzeniami z drugiej części serii. A więc jakby nie było jeszcze starcia z Herkulesem, nie było, nie miało miejsca, coś takiego. Okej, załatwmy najpierw tą Gorgonę. Oj, kurczę. Ach, jeszcze w dodatku, patrzcie. Okej, udało się jakoś. Ale niestety zamieniło mnie w kamień i przez chwilę mogli mnie przeciwnicy załatwić na jedno uderzenie. Dlatego właśnie trzeba naprawdę uważać. Okej, wykończyć ją w końcu. Jeszcze kolejna. Kurczę, jak nie jedna, to druga próbuje mnie zamienić w ten kamień. Okej, teraz się udało. Bardzo ładnie. Nie mogę się doczekać, aż ulepszę sobie ostrze Ateny, bo chciałbym więcej kombosów odblokować. Na razie mam ich bardzo niewiele jeszcze. Ale myślę, że wkrótce uda się wreszcie właśnie ulepszyć tę broń. Dobra, wykończmy Gorgonę. Okej, wciskam kółko i zdobywamy orby. Dobra, teraz przejdę sobie tutaj pewnie, bo tego raczej nie otworzę. No właśnie. Dobra, w takim razie zniszczmy tą ścianę po raz kolejny. Tak jest. Jest drabinka, wejdziemy sobie na górę. I wyskakujemy. Dobra, tutaj są z kolei czerwone orby. O proszę, już chyba mogę sobie ulepszyć ostrze Ateny, tak jest. A więc zróbmy to. Będzie już poziom trzeci. No i proszę, zwiększone obrażenia, a także dodatkowe kombosy, których jest tutaj teraz sporo, jak widać. Proszę bardzo. Sprint Hyperiona, lot Hyperiona w trakcie szarży, ale oprócz tego to najważniejsze, czyli trójkąt i trójkąt kwadrat. Te kombosy lubię bardzo w tej serii. Wow, teraz potrzebuję aż 17,5 tysiąca czerwonych orbów. Okej. No, to jest kombos, który lubię. A oprócz tego jeszcze coś takiego. Dobra, na pewno będziemy z tego korzystać. Oczywiście ten kombos zadaje większe obrażenia, ale za to jest nieco wolniejszy od tego tradycyjnego z kwadratem. Wiecie co, ja tam zejdę na dół. Nie chcę wejść z powrotem na belkę, bo chcę właśnie zlecieć na dół. Żeby zabrać, kurczę, tą skrzynię, a raczej jej zawartość. I tu nawet dwie skrzynie są. Jedna z czerwonymi orbami, a druga z kolei z rogiem Minotaura. No i proszę, ulepszę sobie też czerwony pasek w takim razie wreszcie. W takim razie czekamy, aż jeszcze bardziej sobie ulepszymy z czasem. Aha, ja się tutaj wracam, okej. Wszystko jasne. Ale warto było właśnie zejść na dół, bo dzięki temu zdobyliśmy zawartość obu skrzyń. I teraz po prostu musimy znowu wejść na górę. I już przejść po tych kładkach, oczywiście bez upadku. Z czym raczej problemu nie będzie, bo nawet jak tracimy równowagę, to wtedy możemy szybko wcisnąć X i Kratos się wspina jeszcze na te kładki. Więc nie jest to jakoś szczególnie wymagające, myślę. O właśnie, teraz wcisnąłem X i dzięki temu Kratos mi się wspiął. Czy tam po prawej czegoś nie było, jakiegoś przejścia? Na wszelki wypadek zerknę. Oj, jeszcze raz. Wspiąłem się. Zobaczę właśnie tutaj, czy czegoś nie ma, bo często się coś takiego kryje w takich przejściach. No idź. Aj, nie, jednak się wróciłem, kurczę. Niepotrzebnie. No dobra, trudno się mówi. A szkoda, bo myślałem, że coś tutaj jednak będzie. W takim razie wybaczcie, ruszamy sobie dalej. Ostrożnie, Kratos, ostrożnie. Bez pośpiechu. Zresztą i tak nie można tutaj przyspieszać, jakby nie patrzeć. No dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. O właśnie. Otwórzmy teraz te drzwi. Wow, co my tu mamy? W
widać tam było w oddali tamten wulkan, w którym byliśmy wcześniej. No, ale my w kompletnie inną stronę teraz ruszamy, jak widać. Tutaj nic nie zniszczymy, ale za to mogę zabrać sobie to. I podsunę tam pod tą ścianę, dzięki czemu wejdziemy sobie wyżej. Najpierw tylko jeszcze zerknę, czy czegoś nie ominąłem. O proszę, jest jakieś przejście. Aha, jest wejście na górę, to podejrzewam, że tutaj jest tylko jakiś sekret. Zobaczmy. Rzeczywiście tak jest. Okej, tutaj kraty otwieram. I co w związku z tym? Czyżby to było przejście, które... Sam już nie wiem. Nie, to wiecie co, jednak w takim razie wejdę najpierw tam, na górę. Wchodząc przez to przejście po prawej. Podejrzewam, że to tutaj będzie jakiś sekret raczej. O, kurczę. Cofnąłem się jednak. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Spokojnie. Teraz, dzięki temu, że te kraty sobie opuściliśmy, to mogę teraz przenieść właśnie ten posąg tam na górę i dzięki temu tam też przejdę dalej, bo tam widziałem już wejście wyżej, tylko że tam nie doskoczę normalnie i muszę właśnie coś sobie podstawić. A właśnie podstawimy sobie ten posąg. Okej, sprytne, trzeba przyznać. Na szczęście Kratos stosunkowo szybko przesuwa te posągi, więc nie trwa to aż tak długo, jakby się mogło wydawać. I tak jak mówiłem, przesuwamy tutaj i pozostaje tylko wskoczyć na górę. O, właśnie. Ale patrzcie, tutaj nawet nie ma żadnego fabularnego przejścia, jest tylko po prostu sekret. Myślałem, że tutaj musimy iść, a jednak nie. No to fajnie, bo przynajmniej odkryłem coś. W takim razie, gdzie ja muszę się udać wobec tego? Jeszcze zerknę tutaj, co? Aha, muszę to zniszczyć pewnie. No tak. Dobra, czyli jeszcze raz wejdziemy na górę z kolei i zrzucimy ten posąg właśnie na podłogę. To powinno wtedy ją zawalić. Podejrzewam przynajmniej tak, bo ta podłoga jest pęknięta. Więc zapewne nie bez powodu. Okej, zróbmy to. No i co? Wciskamy kółko i powinno się udać. O, właśnie. Dokładnie o to mi chodziło. No i w ten sposób przejście otwarte. Bardzo się cieszę też z tego, że zdobyłem te sekrety. Bo to nie było oczywiście konieczne. Co teraz? Głupcy, głupcy. A ty, największy z głupców, Kratosie. Słynny duch Sparty. Zabójca Aresa, a teraz pogromca Atlantydy. Lepiej uważaj, Spartiato. Zniszczenie królestwa Posejdona odbije się echem na Olimpie. Nie obchodzą mnie bogowie. Mimo że kroczysz u ich boku? Nie prosiłem się o tron Aresa. Spotkał cię zaszczyt obcowania z bogami, a ty plwasz na to jak na łajno? Niech sobie wezmą te zaszczyty. Chcę tylko znaleźć mego brata. Ach tak, tego drugiego. Próbuj, skoro musisz, lecz nie uda ci się. Nigdy go nie znajdziesz. A pogrążając się w niebyt, straciłeś swą jedyną drogę do wybawienia. To i tylko to czeka cię u kresu podróży. Lecz najpierw znajdę Deimosa. Bądź rozsądny, synu, i zawróć teraz. Nie próbuj znaleźć Królestwa Śmierci. Być może pamiętacie, ale on nam pomógł w pierwszej części serii, kiedy trafiliśmy do Hadesu i on nam pomógł się wydostać z tego Hadesu. Teraz już nie jest do nas aż tak przyjaźnie nastawiony. Trochę krytykuje nas za zachowanie Kratosa. No ale zobaczymy, czy jeszcze go spotkamy. Podejrzewam, że jest na to szansa. Co my tu mamy? Jest chyba klucz, co? Tak jest, klucz Krety.
Wreszcie będę mógł otworzyć bramę. Zniszczmy jeszcze to. No i otwórzmy ją w takim razie. Na razie jedna otwarta, ale oczywiście później otworzymy jeszcze te pozostałe, które wcześniej spotkaliśmy. No i jesteśmy na ulicach Heraklionu, czyli tego miasta nazwanego na cześć Herkulesa. Okej, od razu szkielety nas zaatakują. W takim razie rozprawmy się z nimi szybko. Używając przy okazji tych nowych kombosów, czemu by nie? Patrzcie, nie zabijamy ich, tylko te szkielety się w ten sposób rozbijają na drobne kawałeczki. Ale nie wiem, czy można je w ogóle zabić, tak już doszczętnie. Bo widzę, że non-stop się odradzają. A jednak, można, okej. Okay. A już miałem ruszać dalej. W takim razie czekamy, aż się odrodzi jeszcze ten jeden. I go tutaj wykończymy. Nawet to jest dwóch, kurczę. Zdjęcie. Dobra, na razie jeden. Otrzymujemy zawsze za niego trochę czerwonych orbów, więc bardzo fajnie. No i kolejny też załatwiony. Okej, okay, teraz przejdźmy tędy. Tam już widzę kolejny save point. A, widzę, że raczej życia nie będę sobie regenerował. No i cóż, jak to zwykle bywa, Kratosa wszyscy ostrzegają, że nie powinien sprzeciwiać się bogom. Ale Kratos sobie nigdy z tego nic nie robił i wiemy, że całkiem nieźle na tym wyszedł. Sprzeciwiając się bogom tak naprawdę dokonał, a zresztą co ja będę mówił. Być może ktoś nie oglądał poprzednich części, które przedstawiałem na kanale, więc po prostu zachęcam do obejrzenia. Jeśli właśnie jeszcze tego nie zrobiliście. Myślę, że naprawdę warto, bo kurczę, jednak ta historia ma coś w sobie. Wiadomo, że nie jest może najważniejsza, ale jak na slashera, to według mnie prezentuje dość wysoki poziom. Rzadko, szczerze mówiąc, się spotykasz slashery, w którym historia byłaby tak ciekawa. Może to też przez to, że jest ten wątek mitologiczny tutaj właśnie. I dzięki temu jest to trochę ciekawsze. Kolejni śmiertelnicy chyba też zginął. A właśnie. No właśnie, tak myślałem. To są chyba syreny, z tego co pamiętam. Wow, kurczę. Na sposób też mnie mogą załatwić. One z kolei potrafią zadawać obrażenia swoim krzykiem bodajże. Z tego co pamiętam. Też spotkaliśmy już te przeciwniczki w innych częściach serii, więc nie jest to nic nowego. Aczkolwiek widzę, że otrzymały nowe ataki. Zawsze jest to coś nowego, mimo wszystko. Dobra. Oj kurczę, nie wiem jak tego blokować. Pewnie mogę po prostu wcisnąć L1 i zablokuję coś takiego. Tyle, że nieraz nie widzę, kiedy atakuję w ten sposób. Ajajaj. Wciskamy wciski, dobra. Okej, mogę już ją wykończyć. Zróbmy to więc. No właśnie. Otrzymaliśmy nie tylko czerwone, ale i zielone orby. Zabierzmy się za następną. Nawet tutaj nie muszę wciskać żadnych przycisków dodatkowych. A właśnie, a jednak mogę blokować te uderzenia syreny. No i bardzo dobrze. Tyle tylko, że muszę ją widzieć, żeby blokować te ciosy, bo nieraz kamera się tak ustawia, że nie do końca właśnie je widać. No ale dobra, teraz się powinno udać. Kurczę, ciągle się chowa w tych pod podłogą, pod ziemią, znaczy się. Ajajaj. Użyjmy trochę ognia. Gdzie ona jest? Kurczę, znowu się ukryła, no. Ajajaj. No. Ach, myślałem, że ją złapię, ale się nie udało. To ona mnie złapała. Kurde, chciałbym wreszcie ją dorwać tutaj. Ale nie wiem, czy to da radę w ten sposób. No nic, w każdym razie załatwiliśmy ją normalnie. Przejście dalsze jest tutaj. Wchodzimy. Zabierzmy sobie czerwone orby. No i trzeba przyznać, że sporo zdrowia straciłem na tych syrenach. Muszę sobie lepszą taktykę na nie obrać. Zdecydowanie. Oho. Muszę się chyba pospieszyć, co? Zniszczmy to szybko. Dobra, i spadamy. Wow. Dobra, zjeżdżamy teraz i skaczemy tam. Okej.
Lecimy dalej, bo to znowu się zarywa. Kurde. Otwórz się, otwórz się. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie teraz? Tutaj, w prawo. Wow. Kurcze. Szybciej, szybciej, Kratosie. No, niszczymy kolejne. O, właśnie. Bardzo dobrze. Teraz tutaj? Nie, dalej. Do przodu, do przodu, do przodu. Kurde, powinien się złapać tego. Ach. Dobra, to raz jeszcze. Ten początek już znamy oczywiście doskonale. Przejdziemy sobie na spokojnie raczej. Ale kurde, tam skoczyłem w ten sposób, że Kratos się nawet zawadził tej krawędzi, więc powinien ją złapać. A jednak tego nie zrobił. Troszkę mnie to poirytowało. Mam nadzieję, że teraz pójdzie bez problemu. Dobra, jeszcze raz ta blokada. Okej. No i przeskoczmy raz jeszcze. No, nareszcie się udało. Okej, próbujemy dalej uciekać w takim razie. Zniszczmy to. Pięknie. No i proszę, udało się. Uff. No i przy okazji dostałem za to nawet trofeum. Ale trzeba przyznać, że było gorąco i to dosłownie. Co teraz? Nie opuszczaj gardy, Deimosie! Spartiata nigdy nie dotyka ziemi plecami. I wobec śmierci Spartiata jest gotów do walki. Jesteś Spartiatą, czyż nie? Tak, Kratosie. Proszę, mieliśmy wspomnienie Kratosa z młodszych lat. Widać, że Deimos nie miał lekko z Kratosem. Kratos pełnił rolę chyba takiego brata, który aż był zbyt nadgorliwy, zdaje się. No i wspomnienie się urwało, kiedy ktoś zaatakował wioskę Kratosa. Zapewne później poznamy dalszą część tego wspomnienia. A więc czekamy z niecierpliwością. Na razie ruszajmy dalej. Przynajmniej tak podejrzewam, że jeszcze z czasem coś dowiemy się czegoś. Na razie wjeżdżamy na górę. Całkiem fajnie, że właśnie się więcej faktów na temat Deimosa dowiemy w tej odsłonie serii, bo tego mi właśnie jeszcze brakowało w tych pozostałych częściach serii God of War, żeby coś więcej na temat właśnie rodziny Kratosa było powiedziane. No i wygląda na to, że w tej grze taki mój głód dotyczący tej fabuły zostanie niejako nasycony i wynagrodzony. No ale okej, na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dalszą część poznamy sobie w kolejnych odcinkach. Na razie.